I teraz system totalitarny jest tworzony przez ludzi, którzy mają osobowość psychopatyczną i dzięki temu mogą czy potrafią podporządkować sobie całe mnóstwo innych ludzi, którzy nie są w stanie widzieć dalekosiężnych czy długoterminowych skutków tego, co robią i tego, czym się zajmują. I razem to, co tak naprawdę dodając do tego posłuszeństwo ludzi, czyli taką na skutek z jednej strony braku refleksji na temat tego, co się widzi, braku zainteresowania szerszym kontekstem niż tylko własne podwórko, plus strachu przed wygenerowanego przez marketing tego, co się dzieje, powoduje, że to może zadziałać. Czyli odpowiadając prościej na pani pytanie, co musi być w człowieku, z jednej strony musi to być pewna tendencja osobowościowa plus jakiś ruch, który jest zorganizowany i zaplanowany. Z drugiej zaś muszą być ludzie, którzy są nieświadomi długofalowych konsekwencji tego, co robią.